Potrzebujesz bezpieczeństwa w sieci? Nie chcesz dopuścić do wycieku swoich danych? A może lubisz oglądać filmy na Netflixie, ale interesują cię tytuły, które są objęte geoblokadą? Skorzystaj z Surfshark VPN, który nie tylko zapewni ci kompletną anonimowość w internecie, ale umożliwi również korzystanie z niedostępnych dotąd zasobów. A przy okazji pozwoli zaoszczędzić kasę na grach czy podróżach. Wypróbuj i skorzystaj z kodu Holokron, który da ci aż 83% zniżki oraz 1 miesiąc gratis. A teraz zapraszam na odcinek. Witajcie w Holokronie. Pytania o Mrocznego Lorda pojawiają się praktycznie pod każdym odcinkiem i Darth Vader wydaje się być waszą ulubioną postacią, dlatego też przygotowałem 10 faktów, których mogliście nie wiedzieć o tej postaci. Zapraszam. Vader zabił grupę klonów. I choć żołnierze Republiki, a później Imperium wiernie służyli u jego boku, kilku z nich zostało przez Vadera pociętych na kawałeczki. Vader, będący w poszukiwaniu kryształu do swojego nowego miecza, wszedł na pokład pełnego żołnierzy klonów. Ci jednak nie rozpoznali w nim Anakina Skywalkera i postanowili powstrzymać go, otwierając do niego ogień. A że Vader do wygadanych nie należał, to cały oddział został wyrżnięty w pień. Vader próbował też udusić Imperatora. Choć Vader wiele razy prowadził utajnione plany pozbycia się swojego mistrza, raz, na samym początku swojej transformacji, dopuścił się frontalnego ataku. W filmie o śmierci Padme dowiedział się zaraz po otrzymaniu nowego pancerza, a scena kończy się osławionym krzykiem. W komiksie jednak widzimy dalszą akcję. Skywalker dusi i rzuca swoim mistrzem o ścianę. Ten jednak ostatecznie używa piorunów mocy, by przyprowadzić swojego ucznia do porządku. Vader odwiedził mauzoleum Padme na Naboo. Mimo że już niejednokrotnie wspominałem o tym w poprzednich odcinkach, wciąż wielu z was zadaje to samo pytanie, więc odpowiadam raz jeszcze. Tak, Vader odwiedził grób swojej dawnej miłości. Zobaczyć to możemy jedynie w 7 serii gier karcianych Star Wars Galaxy Series. Vader próbował też uzdrowić swoje ciało, w szczególności spalone płuca. Gdy Vader nawdychał się rozżarzonych oparów na Mustafar, jego płuca praktycznie się spaliły. Podczas swoich nauk i badań nad ciemną stroną mocy, Vader próbował użyć swojej potęgi, by naprawić lub chociaż lekko uleczyć zniszczone wnętrze. Niestety, wszystkie te próby nie powiodły się. I jeszcze coś w temacie pancerza. Ikoniczny hełm tej postaci przypomina pancerze samurajskie, jednak prawdziwą i pierwotną inspiracją były hełmy żołnierzy III Rzeszy. Nazistowskie wyposażenie było pierwowzorem dla Johna Mollo, choć pierwszy sznyt artystyczny nałożył tutaj Ralph McQuarrie, rysując Vadera w szkicach koncepcyjnych. Lucas chciał w Vaderze widzieć ucieleśnienie zła, a skojarzenie z nazistami pasowało do tego jak ulał. I jeszcze jedna ciekawostka w temacie wizerunku Sitha. Vader początkowo w ogóle nie miał posiadać nakrycia głowy. W pierwszych wizjach Lucasa, największy badass galaktyki, miał skrywać swoją poranioną twarz pod zwykłą czarną chustą. Rysunki Ralpha McQuarriego pokazywały różne warianty postaci. Jeden z nich ukazywał Vadera, jak przemieszcza się między statkami gwiezdnymi, także potrzebował w nich hełmu. Ten koncept został koniec końców przyjęty jako ostateczny, nadając Vaderowi jego finalny, legendarny już wygląd zbroi i hełmu. Vader miał również interesujący epizod z wizją mocy. Będąc na Mustafarze, doznał ciekawej fantasmagorii, w której to Vader nie przyjął ciemnej strony mocy i dzięki używaniu miecza o zielonym ostrzu pokonał Palpatina. Mało tego, wizja ukazuje również, jak Skywalker prosi swojego dawnego mistrza Obi-Wana Kenobiego o wybaczenie mu jego win. Być może moc pokazywała mu alternatywną wersję wydarzeń lub być może coś, co wciąż mogło nastąpić, gdyby tylko Vader tego chciał. Vader pamiętał C-3PO. Tego faktu nie mogli wybaczyć fani sagi przez lata. W końcu jak Anakin mógłby zapomnieć o swoim wiernym droidzie? Otóż nie zapomniał, przynajmniej nie według legend, do których to należy komiks Fang the Maker. Gdy C-3PO zostaje rozczłonkowany w mieście w chmurach podczas wydarzeń z Imperium kontratakuje, Vader poznaje części swojego dawnego droida. Ten fakt przywołuje wspomnienia u Skywalkera, gdy pracował nad maszyną w latach swego niewolniczego dzieciństwa. Vader, w momencie bardzo rzadkiego przypływu łaski, nakazał oddanie części Łukiemu. Później Vader co prawda torturuje Hana Solo, ale przynajmniej wiemy, że pamiętał swojego dawnego złotego towarzysza. Darth Plagueis przewidział narodziny Vadera. Dawny mistrz Sidiousa nie wierzył, że Anakin może być wybrańcem mocy, który doprowadzi do anihilacji Sithów w galaktyce.
Zdanie zmienił jednak, gdy doznał wizji przyszłości, w której ujrzał cyborga zakutego w czarny pancerz. Zrozumiał wtedy, że Anakin to nie tylko wybraniec, ale i gwarancja dalszego trwania Sithów. I chociaż nigdy nie poznał młodego Skywalkera, był niejako pierwszym, który przewidział jego późniejszą transformację. I choć Plagueis był przekonany, że Sithowie będą trwać, to jego wizja była prawdziwa bardziej niż się spodziewał. Anakin, zabijając Palpatina, zakończył erę Sithów. Przynajmniej w legendach, bo u myszki Miki sytuacja wygląda nieco inaczej. Na koniec bardzo ciekawy fakt. Mianowicie od kogo Vader dowiedział się, że młody pilot rebeliantów imieniem Luke to jego własny syn? Otóż informację tę wyjawia mu nikt inny jak Boba Fett. Komiks Star Wars Skywalker Strikes, zeszyt 6, część 6, pokazuje, że Vader był obsesyjnie zaintrygowany młodym pilotem, który doprowadził do zniszczenia Gwiazdy Śmierci. Wysłał więc za nim masę łowców nagród, w tym Fetta. Najemnik powrócił do Vadera z cenną informacją. Dowiedział się, że młodzik nazywa się Skywalker. Nie wiedział oczywiście o więziach, które łączyły Vadera z farmerem z Tatooine. Vader jednak poznał wtedy prawdę o swoim długo skrywanym synu. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Koniecznie skorzystajcie z kodu promocyjnego Holokron na kupno Surfshark VPN. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście takie ciekawostki o jakiejś innej postaci. Oraz niech potęga ciemnej strony zawsze będzie z wami.